Tradycyjna Akademia Dermatologii Estetycznej, która w tym roku odbyła się z początkiem czerwca w nadmorskim Sopocie, to jedno z największych w Polsce wydarzeń powiązanych z medycyną estetyczną. Cztery charaktery imprezy – naukowy, edukacyjny, praktyczny i towarzyski – na Jadę składają się na wyjątkową atmosferę. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że w tym roku przyczyniliśmy się do sukcesu zorganizowania innowacyjnej Akademii Dermatologii Estetycznej. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, naszym głównym sponsorom, naszym wystawcom, którzy nas goszczą w tak licznej grupie ponad 30 wystawców. Dla Państwa przygotowaliśmy różnorodne wykłady, warsztaty, mnóstwo spotkań towarzyskich, ale nie tylko. Tegoroczna JADE to 12 głównych partnerów imprezy, około 40 wystawców, ponad 70 prelegentów, którzy przeprowadzili ponad 80 wykładów i pokazów, a także 11 patronów medialnych. Te liczby zdecydowanie potwierdzają rangę imprezy. Co dają takie konferencje tego typu jak nasza, czyli JADE 2022, która ma samą w nazwie już Innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej, to, że zapraszamy zawsze na nasze wykłady prelegentów, którzy mają bardzo duże doświadczenie. Bo uważamy, że młodzi lekarze, rezydenci muszą się uczyć od najlepszych i tak zawsze się staramy zgromadzić naszych prelegentów, żeby po prostu można było czerpać wiedzę kompleksowo. Z tej wiedzy korzystają nie tylko ci najmłodsi lekarze, ale również my, lekarze doświadczeni, my sprawdzi, że starzy lekarze, dlatego że wymiana doświadczeń, kuluarowe rozmowy dają bardzo dużo. Każdy z nas ma swoją inną technikę podawania różnego rodzaju substancji, każdy z nas ma troszeczkę inną metodę postępowania z pacjentami i w wyniku tych naszych spotkań możemy zweryfikować, czy pracujemy prawidłowo, czy możemy coś ulepszyć, czy możemy skorzystać z różnego rodzaju doświadczeń innych kolegów. JADE 2022, czyli Innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej, to jest spotkanie niemalże rodzinne. Spotykają się nauczyciele, spotykają się młodzi adepci po to, żeby wymienić doświadczenie, żeby nauczyć się. My jesteśmy radośni w dzieleniu się wiedzą. Z jednej strony pozyskujemy wszystkie nowości ze świata, przywozimy je do Polski, natychmiast je przekazujemy młodszym kolegom, innym, którzy zajmują się nie zawsze tymi szczegółami, które nas interesują. Na tym polega spotkanie praktyków. Dermatologia estetyczna polega na tym, że oprócz tego, że my leczymy dermatozy, również i proponujemy naszym pacjentom wykonywanie różnego rodzaju zabiegów z zakresu szeroko rozumianej medycyny estetycznej. Dlatego, że dermatozy, niektóre takie jak trądzik pospolity, ustępują z pozostawieniem różnego rodzaju zmian o charakterze przebarwień, blizn. Pacjenci potem są niezadowoleni, chociaż nie ma takiego już stanu tutaj, można powiedzieć, zapalnego. Dlatego też bardzo często wykonujemy zabiegi z zakresu szeroko rozumianej medycyny czy dermatologii estetycznej, czyli peelingi, laseroterapię. Takich uniwersalnych zabiegów nie ma, dlatego te wszystkie szkolenia, które tworzymy, one są po to, abyśmy wymieniali się doświadczeniami, żeby tworzyć kadrę lekarzy, którzy będą gotowi Państwu odpowiedzieć na takie pytanie. I jeżeli pójdą Państwo do takiego doświadczonego lekarza medycyny estetycznej, myślę, że przede wszystkim czeka Was pół godzinki miłej rozmowy, różnych sugestii. Jednak medycyna estetyczna to jest styk i medycyny, i jak sama nazwa głosi, estetyki, więc warto tutaj wyrazić swoją opinię, dobrać z lekarzem jak najlepszy zabieg. Czasem pacjentom wydaje się, że potrzebna jest im jedna rzecz, po takiej wizycie uznają, że jednak inna, więc zachęcam do takiej przygody z własnym lekarzem, aby sobie o tym porozmawiać. Ważnym elementem każdego spotkania praktyków jest możliwość poznania nowych technologii i preparatów. Także na tegorocznej edycji JADE nie zabrakło nowości. Teraz rozwijamy taki pomysł na iFace'a, czyli takie szkolenia, które są z użyciem takiej platformy silikonowej, która jest bardzo podobna do tkanek ludzkich, po to, żeby nie zawsze jednak te pierwsze zabiegi były wykonywane na organizmie żywym. Dodatkowo ja akurat jestem zwolennikiem tego, aby jednak ten zabieg medyczny był prowadzony przez personel medyczny z odpowiednią wiedzą, z odpowiednim wykształceniem, stąd nasz udział w tych wszystkich szkoleniach, stąd tworzenie szkół, stąd tworzenie szkoleń, więc wydaje mi się, że to bezpieczeństwo
też dla Państwa, ponieważ nawet doświadczone osoby potrafią oczywiście mieć powikłania, natomiast no, jednak wykształcony personel medyczny zmniejsza dla Państwa możliwość powstania tych powikłań, które ostatnio obserwujemy no, w zwiększającej się ilości, ze względu też na to, że coraz więcej tych zabiegów jest wykonywanych. Skroń? Ale chciałem takie pytanie zadać. No, wal. Słuchajcie, takie mam pytanie, gdzie normalnie znajdują się żyły? Bo tak dużo mówimy zawsze o tętnicach, a żyły w stosunku do tętnic, jak sąsiadują, prawda? I dzisiaj z ciekawości, bo się też czegoś nauczyłem, chciałem się podzielić, właśnie od naszych znajomych z Filmedu, który bardzo ładny mieli wykład taki anatomiczny, że normalnie żyły z tętnicami są dosyć blisko, natomiast na twarzy nie. Na twarzy potrafi być tak, że nasze żyły, które towarzyszą żyle, przepraszam, tętnicy twarzowej, są oddalone mniej więcej do 2 cm, co jest ważne, ponieważ ten cały spływ żył też idzie przez zatoki, przez mózg. Bo zawsze mówimy o tym, co widać od razu. Zatkanie naczynia, zbielenie. Boimy się tętnic, ale z kolei ale gdzie odpływ popłynie sobie taki materiał żylny, to też wolałbym tam się nie dowiedzieć. No bardziej chyba się boimy tego w kontekście odpływu i tego, że w wyniku powolnego ucisku na żyłę możemy spowodować obrzęki. To też, no to ale jest Marcin, taki efekt estetyczny. Ty jesteś dermatologiem, jeżeli masz jakiegoś czyraka czy coś w obrębie ale tego twojego kąta. Ale przezywa, sam się tak nazywa. Jest to niebezpieczne, w związku z czym myślę, że podanie w tej samej okolicy do spływu żylnego kwasu nie jest naszym tutaj najlepszą fantazją. Na pewno nie jest celem naszym. Metoda Safe Training zaprezentowana przez Vivacy jest nowoczesną metodą szkoleniową, a to jest bardzo ważne w tej branży, w medycynie estetycznej, gdzie cały czas są nowe metody, nowe techniki podania i umiejętność przekazania tej wiedzy i też poćwiczenia jej nie właśnie tylko na żywym pacjencie, ale właśnie na fantomie, którym jest iFace, no daje fantastyczne możliwości lekarzom, którzy chcą się dokształcić, nauczyć nowych technik, nowych metod w sposób bezpieczny, w sposób taki, gdzie można dokładnie zobaczyć, gdzie produkt został podany. Można to zweryfikować, można to przedyskutować z ekspertem prowadzącym to szkolenie. No jest to niezwykle, niezwykle ważne i niezwykle pomocne w tym całym procesie. Każdy z nas pamięta te pierwsze metody nauki, no to zazwyczaj prosiło się najbliższe osoby, mamę, partnera, partnerkę, kogoś, kto zgodził się położyć. Natomiast dzisiaj jest ta metoda iFace, tego symulatora, która rzeczywiście no, dużo upraszcza właśnie te pierwsze kroki. Firma Imedis jesteśmy firmą medyczną, która prowadzi badania naukowe z UJ-em w Krakowie, dokładnie z Małopolskim Centrum Biotechnologii oraz Pracownią Inżynierii Klinikowej UJ-u. Podczas badań i grantów badawczych udało nam się stworzyć bardzo ciekawe systemy autologiczne do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego oraz filmów bogatopłytkowych. Dzisiaj mamy premierę naszego produktu autologicznego, pierwszej terapii łączonej dla osocza i fibrin bogatopłytkowych plazmy. Plazmo jest pierwszym na świecie protokołem klinicznym terapii łączonej, który powstał w toku badań naukowych z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Jest to protokół, który pozwala nam na stworzenie różnych frakcji autologicznych w trakcie jednej procedury zabiegowej, co pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału ludzkiej krwi. Protokół został zaaprobowany, przebadany klinicznie oraz zabieg będzie niedługo opublikowany, jeżeli chodzi o protokół w czasopiśmie medycznym. Dzisiejsza prezentacja dla Vivacy miała na celu przedstawienie części, niestety tylko, możliwości firmy. Wiemy, że Vivacy może szczycić się tym, że ma no, jedno z największych portfolio pośród firm produkujących kwas hialuronowy. Dziś skupiliśmy się na tak zwanych preparatach wolumetrycznych. No, do nich też należą preparaty do powiększania modelowania ust. Najlepsze usta, piękne usta dla mnie to są usta zrobione, ale żebym było nie widać, że one były robione. Brak widoczności ingerencji lekarza właśnie określa te piękne, naturalne usta. Dobry lekarz, dobra technika i dobry produkt. Firma
Sharpol przyjechała z nową wersją zabiegu JetBill, tym razem JetBill Pro. Specjalne preparaty odpowiednio dobrane do potrzeb skóry, tłoczone są z prędkością 720 km na godzinę. Zabieg jest bardzo przyjemny, totalnie bezbolesny i po każdym zabiegu czujemy bardzo przyjemną różnicę, a seria zabiegów daje rewelacyjne rezultaty. I oczywiście mamy nasz flagowy Morpheus, który jest nową wersją systemu mikroigłowego. Działa jeszcze bardziej 3D niż klasyczne mikroigłówka. Działamy na wielu poziomach. Wśród nowości znalazły się także m.in. monopeelingi prezentowane przez debiutującą na rynku medycyny estetycznej dla lekarzy markę Peel Mission, a także wydawnictwa i materiały szkoleniowe. Mimo że medycyna estetyczna wciąż kojarzona jest przede wszystkim z zabiegami dla pań, także panowie coraz częściej korzystają z dedykowanych dla siebie procedur, o czym najadę, przypomniała Galderma. Ostatnie lata to gigantyczna rewolucja, transformacja roli kobiety. Ruchy emancypacyjne spowodowały, że kobiety dzisiaj mogą bardzo dużo. A jak to jest z perspektywy mężczyzn? Archetypowa rola wojownika, który być może mógł się stać mędrcem, została w ostatnich czasach zastąpiona mężczyzną metroseksualnym. A dziś? Dziś chyba takim najbardziej dominującym wzorcem mężczyzny jest mężczyzna drwal. Ale czy to ostatnia transformacja? Zdecydowanie nie. Przed nami największa rewolucja, rewolucja męskości, w ramach której mężczyźni muszą znaleźć nową definicję męskości. I ona już się dzieje. O mężczyźnie w gabinecie medycyny estetycznej rozmawialiśmy podczas ostatniej konferencji zgodnie z myśleniem, że męskość ma wiele twarzy, ale przede wszystkim męskość nie jest przeciwieństwem kobiecości. Mężczyzna i kobieta to dwie uzupełniające się energie i o tym, w jaki sposób wykorzystać siłę płynącą z tych energii, mówiliśmy właśnie podczas bloku w ramach nowego protokołu Relax and Refresh by Galderma. Medycyna estetyczna kojarzona jest bardzo często z wykonywaniem zabiegów tylko z zakresu toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego czy ewentualnie laseroterapii. Te dwie części się, można powiedzieć, łączą i przenikają, bo nie możemy powiedzieć, że dermatologia może istnieć bez zabiegów tej szeroko rozumianej medycyny estetycznej. Wykonujemy masę różnego rodzaju zabiegów po to, żeby ta jakość skóry była inna. I my z reguły tego, czego pilnujemy, ponieważ skóra to jest nasz narząd, na którym na co dzień pracujemy, staramy się tak działać na skórę, żeby działać na jej wszystkie warstwy, czyli na naskórek, na skórę właściwą, na tkankę podskórną, po to, żeby te efekty były, można powiedzieć, kompleksowe. Kolejna innowacyjna Akademia Dermatologii Estetycznej już za rok.